No, raz. O ja pierdzielę. Zabierz mnie ze sobą? Komu wdę? Demówce? Ze sobą. Biorę tylko flaszkę. Nie mogę, laleczka. Pływaj stąd, ty! Nie mogę. Gnoju. Czołem, kapitanie. Kobieta i dwoje dzieci. Kierowca ma szansę. Co? Wódka? Jak u sprawcy nie wiem, ale... u tego, że 125 raczej na pewno nie. Ratował się. Panie powietrzniku, kolizja pod Sankami. Dużo samochodów, są ranni. Zaraz. Zaraz wracam. Proszę mi dać znać, jak będzie mógł zeznawać. To trochę potrwa. Pirat? Nie. Ofiara. Jego zeznania praktycznie rzecz biorąc to jedyna szansa odnalezienia sprawcy. Przesłuchałem, kogo się dało. Nikt nie pamięta nic konkretnego. Powinien wyjść z tego. Panie doktorze! Idę.
Zawiadomimy. Miał szczęście. Szczęście. Wszakre. No. Wrócił pan nareszcie. Co z moją rodziną? Wyreperujemy pana. Będzie pan jak nowy. Co z moimi? Nie mam dla pana najlepszych wiadomości. Poza panem nikt nie ocalał. Chciałbym, żeby pan nam pomógł. To poniekąd pana obowiązek wobec tych, których już nie ma. Staram się odnaleźć sprawcę. Czy to ja jestem sprawcą? Nie, nie, wykluczyliśmy to. Był pan zupełnie bez szansy. Próba krwi na alkohol pobrana od pana wypadła negatywnie. Mogę otworzyć okno? Dlaczego on ich nie ratował? Sprawca... Morderca. Sprawca powinien... Muszę postawić go przed sądem. Po zderzeniu usłyszałem skobyt małego. Nie, nie, to nie był płacz. Skobyt. Odnaleźć sprawcę. Parę lat więzienia za trzy życia. Mówimy o dwóch różnych rzeczach. Ja mówię o prawie, a pan mówi o odwecie. Niech pan otworzy to okno. Nic nie pamiętam. Tu są pieniądze, dokumenty. Proszę pod... Do widzenia. Nie mógł pan wcześniej przyjechać? Wczoraj dopiero wróciłem z zagranicy. Jak mu pomóc? Wie pan, strata rodziny,
Nieoczekiwana, przypadkowa. To zawsze ogromny wstrząs. Pan jest krewny? Nie, przyjacielem. To jakiś koszmar, Barbara nie żyje. Kto? Żona Rafała. Co z nim? Ciało doprowadziliśmy do porządku, ale reszta... Znowu połamać. Nie. Nie. Proszę, ja sam. Może pomieszkać u mnie. Muszę go znaleźć. Co? Nie, nie, nic. Jedź. Siadę. Nie. Mówi się trudno, ale czekolady za to nie dostaniesz. I tak urosę, i będę duży, i będę jeździł na motocyklu jak tata. Ale tatuś to ja. I ty też przeciwko mnie?
my właściwie takich informacji nie udzielamy osobom postronnym. Ale ten człowiek to zostawił. Nie wie, gdzie mnie szukać, a to parę złotych kosztuje, a nie chciałbym wyjść na złodzieja. Trefer, są biura rzeczy znalezionych, można dać ogłoszenie do gazety. Ale... Pani Krysiu, z tym do kierownika. A gdybym aż sam poszukał? Proszę pana, to są 2 dni roboty. Dużo się uzbierało? Prawie 200. W kilkudziesięciu miejscach. Spoiler. Spoiler! Dlaczego mu tego nie powiedziałeś? Czego? Tego. Przecież wiesz, gdzie robią te spoilery. Pilotowałeś A-test, nie? Daj spokój, kurwa, zęby mnie bolą, kas mnie męczy. I co, nie powiesz mu? Proszę pana! Halo! Halo! Ten typ spoilerów, o które pan pytał, robi prywatna firma pod Brzezinami. Dziękuję panu. Dziękuję. Źle się pan czuje? Co? Nie, nie. To tylko brak snu. Dziękuję panu. Dziękuję. Jeżeli pan jest z Polmu, to zamknij pan drzwi z tamtej strony. Pan tu jest szefem? Tak się złożyło. Nie, ja nie jestem z Polmu. A co pan na nich, jaki cięty? Cholery można dostać. Zamówili 500 i co? Gówno. Leżą i gniją. A jakże zapłacić? Zapłacili i gniją. Tyle najlepszego surowca psów w dupę. Nikt się nie zgłosił. Nikt! Ani jednego nie odebrali? Wielka rzecz. Wszystkiego 11 sztuk. I więcej się nie pokazali. A wie pan, kto odebrał te 11 sztuk? Panie, ja jestem solidna firma, a nie żaden państwowy bajzel. Mam wszystko w papierach. Na pewno. A jakże. Wie pan, ja bym się dobrał do skóry. Czekaj pan. Zocha, zrób nam kawki. Chodź pan. Chodź.
Dziękuję, panie Jędziu. Cztery. Zawsze byłem drugi. Słucham? Nic, mówię, zawsze byłem drugi. Mogę ten? No przecież to jest twój. Tylko nie był regulowany. Od mojego powrotu z zagranicy nie ruszałem go. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Pomysł? No wiesz, 5 lat przerwy, szpital. No tak. Yeah.
No jak tam? Nieźle, panie Rafał. Chodzi lepiej niż moja stara. Zaraz po ślubie. Tata, daj na gumę. Chyba tylko trochę za bogato ustawił pan gaźnik, co? Mama wie, że tu jesteście? Na pewno? Patrz pan, panie Rafałku. Zrobienie jak przez kalkę, co? Dzięki. Maszynka w porządku. Tylko co pan powie żonie? Żonie? No, przecież pan jej obiecał, że w życiu nie wsiądzie pan na motor. Podeszła ode mnie. A szlak do trafii. Ale się narobiło. Thank you.
Weź, chcesz kur lasy stracić? Znalazłem go. Przed chwilą o mnie zabiłeś kobiety z dzieckiem. Ja? Spierdalaj. Dzień dobry. Jak się pan czuje? Dobrze. Panie magistrze, dokumenty dla pana przesłałem. Dziękuję bardzo. Chodź. O, widzisz, to sobie od razu tutaj. Zostaw to, przecież jesteś u siebie. Marek, jest w porządku. Słuchaj, tu było jeszcze zdjęcie Barbary. Proszę. O, właśnie. Marku, słuchaj, czy ty masz dla mnie jakąś pracę, jakieś zajęcie? A jesteś przekonany, że to dobrze? Absolutnie. Tak, mam. Jest taki jeden problemik. Sam raz na rozruch. Słuchaj, powiedz mi, na kiedy to? Jak zwykle, na przedwczoraj. Dobrze. Wiesz, że to bardzo dobrze. Wiesz, Marko, mnie teraz jest potrzebna praca, wiesz, dużo. Dużo pracy. Nie kierownikowanie, nie ludzie, nie. A moje te szpargały schowałeś gdzieś? Tak. O, wspaniale. Wspaniale. To, Marko, w takim razie do zobaczenia, tak? Hej. Marek, mnie ta sytuacja naprawdę odpowiada.
Jasne, wsiadę. Coś nie gra? Nie, dlaczego gra? Słuchaj, może sypniemy się na Mazury. Na Laśmiadach ciągle są łódki i ryby. Ach, 4 godziny, inny świat. Inny świat. Podajemy ważny komunikat Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. W związku z powtarzającymi się zabójstwami kierowców ciężarówek na terenie województwa łódzkiego i ościennych, Milicja Obywatelska zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy mogą podać informacje związane z tą sprawą o osobiste zgłaszanie się do najbliższych jednostek Milicji Obywatelskiej. Dobra. Pełne snu, gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko. Ty. Możecie odejść. Ciągle nie wiemy nic. Dlaczego? Jak? Kto i czym? Trzeba szukać konkretnych osób, a nie wszystkich. To nie może być polowanie na ducha. Co łączyło ofiary poza zamazaną hipoteką i tym, że byli kierowcami ciężarówek? Dlaczego właśnie oni, a nie inni? W tym czasie i w tym właśnie miejscu. Panowie, szef jest także po to, żeby nas podkręcić. Zmyjcie z twarzyczek ten wyraz ciągle zmartwionych mrówkojadów i przyklejcie coś innego na to miejsce. Na przykład pewną dozę inteligencji. No co, da radę?
Potrafi go pani opisać? Nie za bardzo. To było dawno. Pokazywał mi numery tej ciężarówki. Ale nie, naprawdę nie pamiętam. No skąd mogłam przypuszczać, że to może być takie ważne? Przyjąłem, bez odbioru. Jest następny. Szlak to. Mamy tam jechać? Nie, jest tam naczelnik. Do firmy. Dzień dobry. Milicja. Można? Proszę. Słucham. Czy może pan powiedzieć, gdzie i z kim przebywał Rafał Skonecki od poniedziałku do wczoraj? Nie mam obowiązku odpowiadać na to pytanie. Wobec tego zmienię pytanie. Gdzie pan przebywał od poniedziałku do wczoraj? Kto może to potwierdzić? Proszę pana, od niedzieli przebywałem w miejscowości Sikorowo nad jeziorem Laśmen. Mogło to potwierdzić pan Rafał Skonecki, nasi gospodarze Damrozowie i ich czwórka dzieci, miejscowi bywalcy gospody, a także rybak Józef Joch. Jak? Józef Joch. Razem mówiliśmy codziennie. Aha, w drodze powrotnej złapaliśmy gumę pod Ostrołęką. Po Ostrołęce też ją wulkanizowaliśmy. Był wieczór, więc właściciel specjalnie dla nas otworzył warsztat. Nie miał drobnych. Nie pamiętam nazwiska, ale... Miejsce tak. To było ostatnie skrzyżowanie przed mostem w prawo na najbliższym rogu. Do Łodzi dojechaliśmy paręnaście minut po północy. Rafał Skonecki cały czas panu towarzyszył. Spaliśmy w osobnych łóżkach. Rozumiem. Mam nadzieję. Nie zna nikogo w kraju o takim topie. Nawet jak na uderzenie karate, to nieprawdopodobny cios. To musiałby być mistrz nad mistrza albo... Albo młot parowy. Zresztą mistrzów macie w kartotece, prawda? Dziękuję. Założyłam się, wiesz, z połową tu obecnych, że odprowadzisz mnie do domu. Co się da? Dlaczego? Przegrałaś zakład. Robisz mi wielką przykrość. Słuchaj, trudno w to uwierzyć, ale sobie także. Rafał, zostań jeszcze trochę. Nie mogę. Ale Rafał, może jednak pojedziemy na Mazury. Przestań, błagam cię. No, odpoczniesz trochę. Przestań, ty nie widzisz, co się ze mną dzieje. Muszę dorwać tego drania. Muszę... Przepraszam. Nic dobrego nie wyniknie z tego włóczenia się po szosach. Thank you.
Jak musisz pierwszy niego sobie złą nabrać, nie? Dziewczęta, proszę szybciutko. Proszę, dziewczęta. Mój Boże, jak tak można pozbawić życia człowieka? Może wymierzono mu sprawiedliwość. Panie, od tego jest Bóg i sądy tutaj. A jeżeli ten człowiek zabił 3 osoby, zabrał 3 życia, to co? On coś takiego zrobił? Nie wiem, ale w każdym razie nie będzie już próbował. To jakaś bzdura. Pan mówił o sądzie. Oni tam używają takiego określenia. Za nieumyślne spowodowanie śmierci. 5 lat więzienia dla mordercy, żeby obudzić w nim sumienie. I to jest bzdura. Tacy nie mają sumienia. Pan jest po ciężkich przeżyciach. Na tyle ciężkich, żeby nie żałować takich drani. Pan jest chory. Dziękuję. Reszta, proszę, proszę. Dobrze. Chcę się powiedzieć jak zwykle. Strasznej siły uderzenie w serce. Ja nic nie rozumiem, niby pięścią. Postaram się jak najszybciej przesłać prototyp. Dziękuję. Ten cycofon nic nie widział. Nikt nic nie widział. On po prostu nie ma twarzy. To jakaś paranoja. Uganiamy się, szamoczemy, każdy zbiera przypadkowe informacje. Jednych wypuszczamy, jutro trzeba będzie zatrzymać następnych, a ci giną. To jest klucz z tymi ciężarówkami. Co? Te ciężarówki. Chcesz je wszystkie wyłączyć z ruchu, czy może każdemu kierowcy dać obstaw? Nic takiego nie powiedziało. Hej, myśliciel, zasnąłeś. Słucham. Porządek 46-3-7-3-1. Przyjąłem, dziękuję. To jest taki oficjalny. Ależ skąd? Jadę do was. Świetnie. Nie zapomnijcie wpaść do mnie. Bez odbioru. Wygrałeś coś? No, zupełnie inaczej obstawiam. Kto nie ma szczęścia w grze? Co cię tak wesoło? Mnie? No już. Jutro 8 raport na biurku szefa. Szefie, to nie jest śledztwo. To gra w chowanego. Sprawdziliśmy psychicznych, pokrzywdzonych w wypadkach, środowisko ofiar. Wszystkich, co trzeba i dużo ponadto. Tak. A gwarancja u wróżki, co? No właśnie.
W trąg na to licho bierze. Bo to jest na klenia. Kleń. To tak samo trudno złapać jak naszego klienta. No, może kiedyś pokażę ci to miejsce. Będą nowe ofiary. Będziemy mieli sprawcę, ale kiedy? Tak. No to nie brzmi zbyt optymistycznie. Potrzeba ci czegoś, powiedz, dostaniesz. Dzięki, szefie. Ale będę cię naciskał. Nie pękniecie, naczelniku? To można sprawdzić tylko empirycznie. Co? A tak, oczywiście. A nie potrzebujesz kogoś do pomocy? Nikt nie lubi, jak go ktoś wyręcza. Ale numer. Znowu zabili kierowcę. A strach jest. No to nie tak go złapił. Proszę pani, mój syn umówił się ze mną na telefon dzisiaj. Ale on czeka i się denerwuje. Proszę pani, może pani sprawdzi jeszcze numer. Podaję pani. Niech pani będzie uprzejma. Monachium 3253-322. Halo? Chciałeś się ze mną spotkać. Co? Co jest? Co jest? To tu, czy tam? Jutro będzie mordował w domu, w kinie. Wszędzie. Nic panowie nie widzieli? Nie, no wypiliśmy trochę, ale nic nie było specjalnego. Facet trochę sponiewierał tego cyganka. Bardziej dla śmiechu, dla draki. Byli ci cyganie, to fakt, ale to nie oni.
Siedział jeden obcy, ale kto by tam patrzył? Hałas pełno w środku dymu, ciemno. Mówiłem panu, żeśmy nic nie zauważyli, nie. A może to przypadek, może to nie był nasz klient. Ja go czuję. Nic nowego, wygląda to bardzo podobnie. Sam widzisz. Co jest grane? Wacko zabili. Kto? Ten sam, co wszyscy. Muszę się dobić. No to chodź. Przepraszam bardzo, ale no nie udało się tego wyminąć. A. Dlaczego? Przecież ja ci nic nie zrobiłem. Tu jest knajpa. Tutaj załatwił tego. Te szanse są równoległe. Na to trzeba godziny albo półtorej, a nie minęło pół. Cholery można dostać. Jest ich dwóch. A może to motocykl? To może być! Tam są ślady protektora! Sierżancie! Pozwólcie tutaj. Rozpędźcie motor i skoczcie tam. Co pan, panie kapitanie? Ja mam rodzinę. To niewykonalne? Przynajmniej nie dla mnie. Chociaż jeżdżę nie najgorzej. Tu trzeba dużego kozaka. Jasne. Nasz jest takim kozakiem. Wreszcie coś mamy. Mówiłeś coś? Nie, wydawało mi się, że to ty. Wynikował z komentarzem, czy jeszcze warianty? Przemiennie. Przeoczenie! To dobrze! Popełniłem błąd! Nareszcie to dobrze! Pomogę ci. Nie, jeszcze nie teraz. Pójdę z tobą! Jeszcze nie teraz. Takiego nietypowego klienta jeszcze nie miałem. Sam słyszałeś. Ofiara tym razem czysta jak łza. Nie ma jej w kartotekach. O co mu chodzi? Nic tu nie pasuje. Mamy przynajmniej to motocyklowe kozactwo. To już jest coś. Chyba. Obstajesz przy tym komputerze? Obstaję, naczelniku. Ciekawe, czym go nakarmisz. Wrzucimy motocyklistów, rajdowców, karateków psychicznych.
No i pokrzywdzonych, chociaż statystycznie rzecz biorąc, nasze szanse wzrosły o 80%. Statystycznie, powiadasz? Tak jest. Dwie siódemki, zgłoś się. Słyszę cię. Dajcie mi szybko szefa. To potrwa. W porządku, czekam. Nie chcę być w waszej skórze, jeśli się nie uda. Moja w tym głowa, żeby wam potrącali z pensji do emerytury. Dobry wieczór. Pan wie, która jest godzina? On ledwie z tego wyszedł. Przepraszam. Puść go iść spać. Sam będziesz dbał o siebie. Niech pan wejdzie. Cześć. Co cię tak przypiliło? Jak się czujesz? No już prawie dobrze. Przez telefon też można zapytać o zdrowie. I najlepiej w ciągu dnia. Ale to nie to samo co oko w oko. Musiałem osobiście sprawdzić, czy mam oszczędzać na kwiaty. Wiesz, policyjne przyzwyczajenie. Oszczędności zostaw sobie na konie. No ale do rzeczy. Prawie rok temu opowiadałeś mi o wypadku, pamiętasz? Kobieta i dwoje dzieci. Kierowca wyżył. Prowadziłeś tę sprawę. Później spotkałeś się w szpitalu z poszkodowanym, długo rozmawialiście i jak to się mówi, ta rozmowa zrobiła na tobie duże wrażenie. Tak, tak zrobiła. Do dzisiaj pamiętam. To według mnie ma związek ze sprawą, którą mam teraz na tapecie. Masz jego dane? Przeczucia? Nic konkretnego. Na wyścigach mi nie idzie. Pozostają przeczucia. Nie przejmuj się. To do niczego nie prowadzi. Zaraz tam... W szafie jest marynarka. Notes w marynarce. A co, jeszcze nie wstajesz? Śpię bez spodni. Luksus. Czekaj, ten facet nazywa się... Skonecki. Rafał? Zaraz. Rafał Skonecki. Klonowa 5. To dziwny człowiek. Ja go sprawdzałem. Potwierdziłeś? Może nie do końca. Jakoś leci. Jeszcze ze 3 godziny będziemy coś mieli. Thank you.
Halo? Halo, nie obudziłem pana naczelniku? A, świetny pomysł. Gdzie ty się szwendasz? Masz być tutaj zaraz. Tak jest, szefie. Bez względu na to, co wykaże komputer, trzeba zrobić kocioł w mieszkaniu Rafała Skoneckiego. Klonowa 5. Bankowy klient. Nie sprawdziłem go do końca, według mnie to on. Nabrałem pewności. A skąd to wiecie? Halo? 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 Porucznik Idziak, słucham. Dajcie walusiaka piorunem. Tak jest. Będzie zatrzymanie albo kocioł. Tak jest. Czekam. Weź jeszcze proszkową gaśnicę! Dobra, wyłącz korki. Co się stało? To, co się musiało stać. Puściła gaz i głubudu! Pijanica. Proszę państwa, proszę się odsunąć do tyłu. Bardzo proszę. Chodźcie, chodźcie! Który piętrze to jest? Na drugim. Mieszkania numer 17. Nazywa się Skonecki. Obstawcie oba wyjścia, a my na górę. Tak jest. Chodźcie na dół! Chodźcie na dół! Słucham. Szefie, już sprawdziłem. Z trzech potencjalnych klientów na chodzie jest tylko jeden. Z tamtych pozostałych jeden nie żyje, a drugi kibluje we wronkach. Ciekawe, czy to ten sam. Słucham? Jaś twierdzi, że wie, kto to jest. Zaraz tam po ciebie będę. Dobra, może w dwóch kotłach więcej się ugotuje. Dobra, jedziemy. Skąd? Ma się dojścia, pochodzi z dobrego źródła. A szef? Nic się nie martw, już pije, Lizusie. Kareta siódemek, zgłoś się. Kareta siódemek, zgłoś się. Słucham. Jesteśmy u tego Rafała Skoneckiego, nie ma go. To już wiem. On zostawił list, chciałem przeczytać. No na co czekacie? Czytam. Ja, Rafał Skonecki, powiadamiam, że odnalazłem mordercę mojej żony i dzieci. Wymierzę mu sprawiedliwość, tym samym nie pozostawiając go wśród żywych. I dalej jest nieczytelny podpis. Czekamy dalej? Halo, szefie? Tak, ja też już trzecią dobę jestem na nogach. Dziękuję, koniec. Dwie siódemki, zgłoś się. Patrolować trasę 138 Aleksandrów Konstantynów. Wyjąłem. Jest patrolować trasę 138 Aleksandrów Konstantynów.
Wali ci lubi. Co jest? No wiesz, coś się nie chodzi. Pomożesz? Człowiek pomoże. Pomogą człowiekowi. Co jest grane? Ach, złamie ci kargę, to powiesz! Ale co? Twój koleś jest mi potrzebny, kierowca tego samochodu! Zamieniliśmy się. On pojechał do Szczecina. Marka! Numer! Czerwony Lias. NDP 854B. Puść! Coś ty mu zrobił? Nic! Mapa. Ale coś ty mu zrobił? Nic! Powiedział mi, że jedzie do Szczecina. No co jest?
Kareta siódemek, zgłaszam się. Mój klient jedzie na północ. Tędy w prawo. Mierzę się. W lewo. Dobra, w rurę. Mój klient jedzie na północ. Odbiór. Zrozumiałem, bez odbioru. Dzień dobry Państwu. Zwracam się z prośbą do kierowcy czerwonego Liaza, jadącego w kierunku Szczecina. Numer rejestracyjny tego samochodu LDP854B, by zgłosił się do najbliższego komisariatu milicji lub pierwszego napotkanego patrolu bardzo ważnej, niecierpiącej zwłoki sprawy. Zwracam się również z prośbą do wszystkich, którzy nas słuchają, by powiadomili najbliższe patrole o zauważeniu dwóch motocyklistów ubranych w czarne kombinezony i czarne kaski. Liczymy na Państwa pomoc. Jadą oni krosowymi motocyklami marki Java o numerach rejestracyjnych LDU 5584. Powtarzam, LDU 5582 i LDU 4584. Celsius 2277. Widzę ich! Dochodzą czerwonego Liaza! A gdzie oni są? Zrozumiałem. Tędy, tym duchem. Jazda.
Najwyższy czas, żeby ten świat naprawić. Naprawić i uporządkować. Tak, najwyższy czas. Musiałem. To brudna i ciężka robota. Czy jest inne wyjście? Marek. No powiedz. Powiedz, jest. Marek, ty nie byłeś za granicą. Ty jesteś... Boisz się. No, nie bój się to nazwać. Ja? Tak, zamknęli mnie tam. Zamknęli mnie w domu bez plamy. Ale ja już tam nie wrócę. To był najwyższy czas, żeby wszystko zrobić, co się da. To był najwyższy czas, żeby to zrobić. Marek, ty zabiłeś tych wszystkich kierowców. Co? No, dokładnie. Wszystkich. Tak. Tego też tu. Mordercy Barbary. Przecież oni ci nic nie zrobili. Nie. Ty nic nie rozumiesz. Oni już nic nikomu nie zrobią. Rafał, to jest bardzo... Rafał. Tym razem jestem pierwszy. Panie Spunecki, wracaj pan do domu. Morderca dawali mnie niewinnemu. Co? Przecież przesłuchiwałem go. Dałbym głowę, że to nie on. A jednak go mamy. To dla ciebie z centrali. Co tam? Wygrałem na wczorajszych wyścigach. Co będzie z moim potrąceniem do emerytury? Udało ci się. Давай, давай. 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 Давай